Edyta Górniak, 47 lat. Podzieliła się cennymi poradami z Polakami. Podzieliła się przemyśleniami na temat epidemii koronawirusa. Reklama jej zdaniem, w tym niełatwym czasie pogoda ducha może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Jak jesteśmy szczęśliwi, to nic nam nie dolega. Uspokaja się cały system nerwowy, uśmiechamy się, uzdrawia się nasza dusza, stwierdziła. Radzi, aby nie śledzić doniesień o nowych ofiarach zarazy, bo tak duża ilość informacji zatruwa nasz umysł. Do jasnej cholery, po co codziennie słuchać kolejnych cyfr, które nas zastraszają, obrusza się. Specjaliści potwierdzają, że dobre samopoczucie faktycznie ma duży wpływ na zdrowie. Przez pozytywne nastawienie do życia mamy więcej energii do działania. Myślicie, że tyle wystarczy?